raz, spróbujemy. Wow! Oh! Somebody! Oh! He needs some milk! Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony. Pod poprzednim odcinkiem zadecydowaliście siłą 136 lajków pod komentarzem pana Trocisza, żeby przejechać się ciężarówką 29K, więc tą ciężarówką się przejedziemy w tym odcinku. Co do samego pojazdu, nie wiem, czy można coś dużo o nim powiedzieć. Jest to po prostu ciężarówka ZIS-5 i co ciekawe, jest to ciężarówka ZIS-5 wczesnowojenna z metalową wersją kabiny. Później, bodajże w latach, już wam powiem dokładnie, w 1942 roku znacznie uproszczono konstrukcję, bo mieli duże problemy po prostu z Ruscy z materiałami. No i na przykład kabina prawie w całości była wykonana z drewna. Tak, takie ciekawostki. Te ciężarówki nazywały się ZIS-5W. My tutaj mamy ciężarówkę ZIS-5 uzbrojoną w działo 76 mm na pace. Jest to armata kalibru 76,2 mm, wzór 1938 i jest to działo przeciwlotnicze ogólnie. Co ciekawe, armaty tego typu, kiedy były przejmowane przez Niemców, były używane bez żadnych zmian, po prostu dopóki nie skończyła się amunicja, a jak skończyła się amunicja, to zmieniali jej, powiedzmy, lufę, przekonstruowali ją delikatnie, żeby strzelała amunicją 88 mm, więc taka ciekawostka. W 1941 roku, w momencie ataku Niemiec, Armia Czerwona miała 750 armat tego typu. Później przerzucili się naturalnie na armaty 85 mm i w teciakach, i właśnie w działach przeciwlotniczych, także tak to wyglądało. No i nie wiem, co więcej mogę wam powiedzieć o tej ciężarówce w sumie, bo nie ma nic po prostu ciekawego. Jest to po prostu działo przeciwlotnicze przywalone do ciężarówki, które w grze na battery ratingu 3.7 przebija 123 mm pancerza, więc i tak na 3.7 jest słabsze niż działo Panzer 4. Nie mamy pancerza, mobilność jest gorsza niż Panzer 4, chyba że jedziemy po drodze, no to wtedy faktycznie można się rozpędzić. Silnik ma 83 konie mocy, no to jest dramat. Pojazd waży ponad 10,5 tony. Ja mam wrażenie po prostu, że w momencie, kiedy Niemcy dostali 88 ciężarówkę, no to jako, że to jest gra wiadomego pochodzenia, stwierdzili, nie, no oni mają takie fajne zabawki, no to dla naszej nacji też dodamy, bo było coś takiego. Wybrali armatę 76 mm, tutaj jest nazwana 3K, nie jestem w stanie znaleźć dokładnie informacji, co to jest za armata. Wydaje mi się, że jest to właśnie armata 1938 wzór. W każdym razie, dobra, nie przedłużam dłużej i przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Witam na mapie Forsowanie Renu w trybie bitwa, krajem przeciwko Niemcom, Japończykom oraz Włochom. No i pojedziemy, wydaje mi się, tutaj gdzieś w lewo. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja, no i przeskoczymy sobie prosto do akcji. KW-1 już się pali. Wsteczny. Tutaj mamy czołg przeciwnika przed nami. Na pewno coś widziałem. Przyjęliśmy coś. Jeszcze kawałek. Dobra, Shinu 2 zniszczony. KW-1 jeszcze żyje. Jeszcze jeden tu jest. Śmiało. Panzer 2H. Dobra, mamy go. KW-1 został zniszczony przez Panzer 4G. O, momencik. Dobra, ten już zniszczony na to wygląda. Sobie tutaj, żeby ukryć naszą sylwetkę. Czekać, co się będzie dziać. O, Panzer 4G. O, możemy mieć okienko, żeby go dziabnąć. Dobra.
dym, skubaniec. Mam nadzieję tylko, że nikt taką bardzo szeroką flanką tamtędy nie pojedzie. Chociaż nie, tam mamy dwa nasze czołgi, teoretycznie jesteśmy kryci z tamtej strony. Zawrócimy sobie. Zmieścimy się tutaj, dobra. O kurde, o ja pierdzielę. Znowu udało nam się przeżyć. Nie na długo. A chybiłem. Haha, no i je dorwali. Na dwa fronty niestety, nie sądzę, żebym to przeżył już. No niestety. Ale trzech gości na początku dorwaliśmy. No jak widzieliście, głównie karabiny maszynowe nas rozwaliły. A ilość załogantów i tak jest na tyle duża, że dość długo przeżyliśmy. Dobra, przeskoczymy do następnej rundy. To jest moja pierwsza runda tym pojazdem. W ogóle dopiero go odblokowałem, także myślę, że poszło całkiem nieźle. Dobra, next. Witam w porcie noworosyjskim w trybie dominacji. Ja grałem przeciwko Niemcom, Japończykom oraz Włochom. Po naszej stronie reszta nacji. No i postaram się dostać do kwadratu C3, żeby mieć ładny przestrzał w stronę ich przejazdu. Na most powiedzmy, no i zobaczymy jak rozwinie się sytuacja, także przeskoczymy sobie prosto do akcji. Maksymalny uptier na 4.7, bo mamy jumbo francuskie u siebie. Francuskie albo amerykańskie, w sumie to jest chyba amerykańskie, ale mniejsza z tym. Drogi są zasypane gruzem i naprawdę ciężko jest uzyskać dobrą prędkość. Niestety, ale nic się nie stało jeszcze takiego. Oczywiście tutaj rzucimy okiem, czy mamy jakichś ludzi przejeżdżających. Tak, wydaje mi się, że mamy. O, proszę bardzo. Panzer 4-2. Czy ktoś jeszcze? Nie wydaje mi się. Jumbo tutaj wjeżdża. Ja sobie tutaj cofam po prostu. No niestety na wstecznym jest dramat, ale jeżeli wjechałbym tutaj normalnie, to jest bardzo mało miejsca, żeby sobie zawrócić. No niestety tu się zrobił korek. Ostrzał artyleryjski to jest śmiertelny wróg. Ojej, to tutaj no to jumbo to trzeci. Także pojedziemy sobie kawałek do przodu. Przeczekamy ten ostrzał. Właśnie. Dobra, można powoli zacząć cofać. Sherman M4 Tipo, o proszę bardzo. Włoski Firefly. Czy mamy coś jeszcze tam? Na razie dużo dymu. Strasznie dużo artylerii. Jeszcze kawałeczek tutaj cofniemy, bo wydaje mi się, że tutaj jest gościu jakiś. Na minimapie tak przynajmniej to wyglądało. Padnie. Ajajaj, straciliśmy działo nowego akurat. Jesteśmy na finis głównego działa.
mamy na tyle szybki, że można tutaj pobroić trochę. Jezus, nie przeszło. Dobra, my szybciej przeładowujemy. Nie wiem, dlaczego nie użył karabinów maszynowych, może ich nie miał. O. Kierowca, operator KMU, jeszcze kawałeczek. Dobra. Do przodu. Gościu będzie cofał, czy będzie atakował? Artyleria. Jezus, ale blisko. Na szczęście przeżyliśmy. Ryzykowne, bardzo ryzykowne. Nie powinienem raczej, ale... Aj, odbiłem. Cholera. No i ten już myśli, ten już użył karabinów maszynowych. Jeżeli mnie tutaj zraszuje teraz, to jestem trupem. Nie zraszował na szczęście. Znowu się odbiło od przedniej płyty, cholera jasna. Niech mnie nie zabije działa nowego. Nie zabijaj, nie zabijaj, nie zabijaj. Patrzcie na to. Co jest z tymi pociskami nie tak? Dobra, gąsienica. No jestem martwy, mam rozwalony układ cały jezdny i ja nie jestem w stanie się poruszać teraz, bo nie mam zestawu naprawczego. Dostałem tak, objechali mi już tej pozycji. W każdym bądź razie widzieliście. Jedna taka ciężarówka dobrze ustawiona była w stanie powstrzymać ich atak na naszą pozycję. Tutaj przez dobre parę minut mi się wydaje, także... Nie wyszło, że... Dobra, wszystko trzymy do następnej rundy. Witam na mapie Polska w trybie dominacji. Graj przeciwko Niemcom oraz Włochom. Ja tutaj odskoczę w prawą stronę, powiedzmy na prawą stronę punktu Alfa. Amen. No i zobaczymy, co uda się ugrać, także przeskoczymy sobie prosto do akcji. Tu już mamy chyba jakąś pumę, czy coś takiego na punkcie Alfa. Dobra, jednego mniej. Wydawało mi się, że jeszcze coś tam było szybkiego. Na razie nie będę ryzykować. Jeżeli to będzie ta szybka włoska pelotka ze stabilizatorem, to ja będę martwy. Po prostu. Tutaj trzeba się zawrócić. Te krzaczki mi zasłaniają i nie jestem w stanie. Chyba go już rozwalili, tak? Jezus Maria. Trochę terenu i naprawdę, dlaczego Rosjanie zrobili minimalnie większych depresji w takich działach, tego nie rozumiem. Patrzcie na to, nie jestem w stanie wycelować w linię budynku. Dobra, dopiero teraz, ale teraz jestem mega odsłonięty. Coś jechało, czy mi się wydawało? Coś przejeżdżało, ale kurczę. Płot to zasłonił. O. Tam coś strzeliło przed chwilą. Uwaga na wskazany kwadrat. Okej. No to jedziemy na flankę. Jeszcze dalszą, żeby tego gościa wyeliminować, który tam stoi pewnie przy...
raku. Młynie, nie wiem co to jest, nie pamiętam dokładnie co to jest za budynek, jak wygląda. Okej, no stąd ktoś strzela. Ewidentnie przed chwilą znowu poleciał następny strzał. To nie takie proste. Jak się jedzie 20 na godzinę. No, przy młynie ktoś stoi na pewno. O ile mierzony samolot nie wyczai, możemy mieć szansę tutaj gościa dziabnąć. Max 3, co za gościu. Ściągnął na mnie samolot, nie dość. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Zniszczony. Jesteśmy w całkiem dobrej pozycji. O nie. Jedzie tutaj ten Quick Boy. Cholera. Chociaż nie jedzie tutaj, tylko jedzie w stronę. Dobra. Dobra. Jest lepiej niż myślałem. Zmierzmy sobie, jaki mamy tam dystans. Dobra, nie podoba mi się ta pozycja ostatecznie. Nie chcę do nich strzelać od razu, jak wyjeżdżają z respa. Szczególnie, że mamy punkt alfa i Charlie do przejęcia, także podjedziemy bardziej w stronę punktu alfa, żeby mieć ładny podgląd na ten punkt właśnie. Od strony, której się nie spodziewają. Poszukamy sobie celów do rozpalenia. No i proszę, o to mi chodziło właśnie z tą pozycją. Tutaj zaraz się zrobi ciepło, bo Alfę przejmujemy. Jeszcze prawie cały ich team jest w grze. Więc tutaj się zaraz zaczną pojawiać pojazdy przeciwnika. Mam nadzieję przynajmniej. Alfa przejęta. Tutaj ktoś zgasił Quick Boya, Squeeze Boya. Następny z głowy. Następne mleko dostarczone. O. No i oczywiście, że jeden z nich wrócił samolotem. Dwa samoloty się tutaj zleciały. Ech, no niestety. Tak to jest. Znowu to jest ten problem kamery po trafieniu. Kiedy niszczę kogoś, ten ktoś widzi dokładnie, w którym miejscu stoję.
Witam z powrotem w hangarze po tych paru rundach, które sobie rozegraliśmy. No i tak jak widzieliście, dostarczyliśmy troszeczkę mleka, ale no nie wiem, no na 3.7 battery ratingu zdecydowanie wolałbym wziąć te 34 z 42, albo no nie wiem, no po prostu SU57B już bym bardziej wolał zabrać niż tego Milk Trucka. Fajna zabawka. O, patrzcie, też mam ten błąd teraz, że mi gra przyspieszyła. No nic. Chciałbym... Co ja mówiłem? Rozproszyło mnie to totalnie. Fajna zabawka, o właśnie, fajna zabawka. Dobrze, jak zajmiecie dobrą pozycję na mapie, to naprawdę jest game changer, ale tak to no, po prostu rozwalicie kogoś mid-game i ten ktoś wskoczy sobie do samolotu, bo dokładnie widzi, gdzie wy stoicie, jeżeli nie zmienicie pozycji, także rozwali was samolotem. No dobra, mniejsza z tym. Chyba zwolniło teraz? Nie, dalej zapieprza. No nic, przypominam tylko o tym, żebyście głosowali, czym się przejedziemy lub przelecimy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia.